Radość trwała krótko, bo gdy wszyscy się ucieszyli, że wreszcie poprawi się stan i przepustowość wokół ronda POW, znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Emilii Plater i Bulwarowej, a prezydent indagowany przez radnych Marka Zborowskiego, Weichmana i Kamila Lauryna, niespodziewanie ostudził euforię. Czy 1,5 miliona wystarczy na tę przebudowę? Upewniał się Zborowski-Weichman. Czy prawdą jest, że szukamy sponsorów inwestycji? Dopytywał Kamil Lauryn. Odpowiedź udzielona przez Czesława Renkiewicza podczas środowej sesji samorządu zaskoczyła niejednego radnego i mieszkańca, choć nikt nie miał złudzeń, że pozyskane 1,5 miliona na to skrzyżowanie wystarczy. Nikt jednak nie spodziewał się, że do zrealizowania inwestycji brakuje aż 2 milionów złotych. Sejmik województwa podlaskiego podjął w poniedziałek na posiedzeniu decyzję o przyznaniu nam kwoty 1,5 miliona złotych na przebudowę tego ronda. Ja prosiłem wyższą kwotę, 2,5 miliona, ale no, może oczekiwałem zbyt dużo. Natomiast co mnie martwi na dzisiaj, to że kosztorys przebudowy tego ronda, on opiewał na kwotę, bo już teraz to było pół roku temu, 3 300 000, jak dobrze pamiętam. Pan naczelnik Radzewicz może mnie skorygować. A my mamy tylko 1,5 miliona i w budżecie wiecie co jest. Wiatr hula. I wobec tego musimy się zastanowić teraz, skąd wziąć brakującą kwotę. Nie rozmawiałem jeszcze dzisiaj z Wydziałem Inwestycji, ale kazałem przeanalizować sytuację, czy w tym zakresie nie udałoby się poprosić tutaj przedsiębiorców o takie wsparcie tej inwestycji, że jeżeli nie finansowe bezpośrednio do budżetu, to może chociaż w materiałach budowlanych, bo niektórzy mają własne kruszywo, galanterię tą betonową, krawężniki, nie krawężniki, kostkę brukową produkują i można byłoby prosić o ten wkład w naturze do tej inwestycji. Te rozmowy chciałbym przeprowadzić i to jak najszybciej, no i zachęcić przedsiębiorców do tego, żeby pomogli miastu. Kończąc odpowiedź na pytania rajców, prezydent podkreślił, że nie dopuszcza myśli o rezygnacji z tej inwestycji, bowiem dostrzega opłakany stan skrzyżowania. Pytanie tylko, czy dostrzegają go również potencjalni darczyńcy, czyli suwalscy przedsiębiorcy, i czy jest to spostrzeżenie, które skłoni ich do udziału w realizacji przedsięwzięcia.